Sponsorem magazynu nieruchomości jest firma Dom Development, oferująca mieszkania, apartamenty, domy w najlepszych lokalizacjach Warszawy. W dzisiejszym programie pokażemy, że razem bezpieczniej. Bezpieczniej na budowie. To jest taka społeczna odpowiedzialność nasza, żeby kreować bezpieczne metody pracy. Opowiemy o znanych sportowcach, którzy inwestują w pola. Tych kul jest po prostu mnóstwo. Tych kul jest więcej niż na stadionów piłkarskich w Polsce. I zobaczymy, co wpływa na jakość osiedlowego życia. Teraz segment popularny dorównuje niektórym budynkom apartamentowym, które były wybudowane przed 5 laty. Najbardziej znany budynek stolicy ma swoją mroczną historię. Na placu jego budowy 16 robotników straciło życie. Obecnie standardy bezpieczeństwa na współczesnych budowach są znacznie wyższe. Jednak niedawno telewizyjny Kurier Warszawski informował o wypadku, który teoretycznie nie powinien mieć miejsca. Groźny wypadek na budowie mostu północnego. 5 robotników wpadło do Wisły z wysokości 18 metrów. Stan 3 z nich jest ciężki, ale na szczęście stabilny. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Wiadomo tylko, że mężczyźni spadli wraz z rusztowaniem. Budownictwo nadal pozostaje statystycznie jedną z najbardziej niebezpiecznych branż. To jest trauma dla rodziny, dla otoczenia. To jest pozbawienie dzieci ojca czy matki. To jest ogromny koszt dla tej rodziny. Jeśli jest wypadek ciężki, myślę tutaj o długim, długotrwałym procesie leczenia. Bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze. Zadeklarowały największe firmy budowlane we wspólnym porozumieniu. To nie mają być tylko slogany, hasła, ale to mają być konkretne reguły zachowań, które będą umieszczone w kontraktach, w umowach z naszymi kontrahentami. Razem bezpiecznie. Z takim hasłem oraz cyklem konferencji i szkoleń z BHP dla firm podwykonawczych inicjatorzy porozumienia chcą podnosić bezpieczeństwo na polskich budowach. Celem tych konferencji jest przede wszystkim poinformowanie naszych partnerów biznesowych, jakie są założenia porozumienia generalnych wykonawców, podnoszenie kultury i świadomości, no i klarowny przekaz dla nich. Chcecie robić z nami biznes, musicie z nami do tej zmiany dołączyć. Szanse na prace podwykonawcze na dużych inwestycjach będą miały tylko te firmy budowlane, które spełniają wszelkie warunki bezpieczeństwa. Docelowo mamy zamiar wystawiać certyfikaty podwykonawcom, którzy będą spełniali odpowiednie standardy i tylko takich podwykonawców chcemy zatrudniać. Co roku śmierć na polskich budowach ponosi średnio 120 osób. Największym zagrożeniem są niedoświadczeni i niedoszkoleni pracownicy małych firm, wspomagających pracę na dużych inwestycjach. Jeżeli prezesi określonych firm nie będą dopuszczali do współpracy ze sobą podwykonawców, którzy nie dbają o bezpieczeństwo w swoich zakładach pracy, jak najbardziej będą wymuszali określone standardy, jak najbardziej będzie to sprzyjało bezpieczeństwu pracy i bezpieczeństwu pracowników. Nowoczesna budowa to sprawna organizacja, odpowiedni sprzęt i wyszkoleni pracownicy. Duże firmy nie oszczędzają na bezpieczeństwie. To kosztuje dużo pieniędzy. Można by się jeszcze zastanowić, kogo praca kosztuje te pieniądze. A jak wyjdzie, że jednak jest ten koszt dodatkowy, to wtedy stawiamy na szali dodatkowy koszt albo utrata życia ludzkiego. I to jest ten wybór. Jednak i na dużych placach budowy pracownikom również zdarza się popełniać błędy. Gdy dochodzi do takich wypadków, życie wielu ludzi jest w niebezpieczeństwie. Działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa na polskich budowach zaplanowane są na wiele lat. Wiążą się ze zmianą świadomości, nastawienia i przyzwyczajeń pracowników. W Warszawie coraz częściej rozmawia się o nowych koncepcjach architektury i urbanistyki. Goszczący w stolicy przedstawiciel waszyngtońskiego Urban Land Institute, światowej organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem miast, prezentował ciekawe pomysły kompleksowego zagospodarowania nieruchomości dla konkretnych grup społecznych. Przykładem są osiedla adresowane dla ludzi starszych, którzy mogą liczyć nie tylko na wygodne miejsce zamieszkania, ale też blisko zlokalizowane, wyspecjalizowane kompleksowe usługi. In these apartments, many services are delivered
Mieszkańcy tego typu osiedli mają do dyspozycji szereg standardowych usług. 24-godzinną opiekę pielęgniarską, rehabilitację, salę gimnastyczną, a także usługi gastronomiczne, dzięki czemu obiady i kolacje nie muszą być przygotowywane w domu. Osiedla adresowane dla konkretnych grup społecznych powstawały już w wielu krajach Europy Zachodniej, na przykład w Hiszpanii, gdzie ciepły klimat służy nie tylko osobom starszym, ale też wielbicielom zielonej trawy, czyli miłośnikom gry w golfa. Na zachodzie, w Anglii szczególnie, już jest modne, że mieszkać blisko pola golfowego, no to już jest jakby trochę jesteś w upper klasie. To jest po prostu modne. W golfa grają miliony ludzi na świecie. Mieszkanie na tego typu osiedlach stało się modne wśród gwiazd z Realu Madryt. Dzięki temu Ireneusz Dudek został wielbicielem gry nie tylko w piłkę, ale też ambasadorem polskiego golfa. Infrastruktura w Hiszpanii jest dużo bardziej rozwinięta. Tam praktycznie każdy ma ogólny dostęp do golfa. Mieszka blisko pola golfowego. No, tych kul jest po prostu mnóstwo. Tych kul jest więcej niż na stadionów piłkarskich w Polsce. Co można znaleźć na osiedlach przy polach golfowych? Przede wszystkim stylową architekturę i wystrój wnętrz. Architektura osiedla kolorystyką i układem nawiązuje do tradycji tego regionu. Przyjeżdżają tu gracze, którym odpowiada bliska odległość miejsca zamieszkania od kul golfowych oraz stoku narciarskiego. Wypoczynek przy osiedlowych basenach, łączony z grą golfa na profesjonalnie urządzonych terenach, sprawia prawdziwą satysfakcję. Zaletą jest też lokalizacja. Hiszpania jest pełna atrakcji turystycznych, jak na przykład piękna i zabytkowa Grenada. Hiszpanie chcą wprowadzić nowoczesne rozwiązania z rynku nieruchomości również w Polsce. Nowe inwestycje adresowane są dla osób lubiących niebanalne pomysły techniczne. Przykładem mają być apartamenty budowane w koncepcji smart living, czyli zaaranżowane tak inteligentnie, by wszystkie rozwiązania budowlane były przyjazne mieszkańcom. Zawsze nas uczono, aby wprowadzać nowoczesne rozwiązania zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na konkretne usługi. To znaczy, że jesteśmy w stanie skoncentrować się na wymaganiach docelowych odbiorców. Przyszli mieszkańcy kameralnej, ale bardzo ekskluzywnej inwestycji będą mogli skorzystać z wielu udogodnień. Przede wszystkim szereg udogodnień wynikających z tak zwanej usługi concierge. Po drugie, rozwiązania techniczne, które umożliwiają przykładowo umycie samochodu w garażu podziemnym. Prozaiczna rzecz, a która rzadko kiedy w nowych inwestycjach jest możliwa. W nowym budynku mieścić się będzie zaledwie 60 apartamentów. Zlokalizowana na poprzemysłowych terenach Żoliborza inwestycja prekursorem nowego typu usług jednak nie będzie, bo proponowane rozwiązania, na przykład concierge, stają się standardem już nie tylko w apartamentowcach, ale też na dużych osiedlach mieszkaniowych. Usługa concierge to znaczy nieść pomoc w załatwianiu bieżących spraw. Na pomoc tego zespołu mogą liczyć mieszkańcy mokotowskiego osiedla Hubertus. Na osiedlu prowadzone są usługi concierge, w ramach których można zlecić wykonanie codziennych zakupów lub organizację imprezy rodzinnej. Została również uruchomiona specjalnie dla mieszkańców myjnia samochodowa. W tej chwili znajdujemy się w sali, w której są prowadzone zajęcia dla dorosłych i dla dzieci. By nie zalewać wodą garażu, samochody czyszczone są myjką parową. Tego typu usługi coraz częściej oferowane są na nowych osiedlach i znacząco podnoszą standard nieruchomości.
Mieszkania o podwyższonym standardzie to dziś nie tylko luksusowo wykończone wnętrza. O jakości osiedli świadczy lokalizacja, ale też przemyślane rozwiązania urbanistyczne. Właściwe proporcje między wysokością budynków a odległościami między nimi sprawiają poczucie otwartej przestrzeni. Budynki położonego na Służewcu osiedla rozdziela szeroki pasaż z alejami spacerowymi, placami zabaw dla dzieci i różnymi formami zieleni. Mamy na terenie inwestycji zagospodarowane części wspólne, są patia, alejki, ławeczki. Jeżeli chodzi o wykonanie części wspólnych, zostały użyte materiały wysokiej jakości, takie jak kamień, okładziny lewacyjne z metalu, elementy drewna, kamienia i szkła. Główna wewnętrzna aleja ciągnie się przez całą długość kompleksu mieszkaniowego. Układ urbanistyczny tego dużego, budowanego w 6 etapach osiedla tworzy nowoczesny kwartał miejskiej zabudowy na styku Służewca i Mokotowa. Swoim nowoczesnym wyglądem ubarwia architekturę dzielnicy. Na prawym brzegu Wisły, na granicy Gocławia i Saskiej Kępy, wyrosło nowoczesne osiedle o modernistycznej architekturze i ciekawym układzie urbanistycznym. Budynki o różnych wysokościach nadają osiedlu kaskadowy charakter. Dzięki temu w ogrodzie nie brakuje słońca, a z okien wyższych kondygnacji rozpościera się panorama stolicy. Wygląd i rozkład budynków nawiązuje do nowoczesnej architektury apartamentowców, jednak mieszkania mieszczą się w standardzie popularnym, bo to, co dawniej nazywano blokiem mieszkalnym, dzisiaj jest budynkiem na zupełnie innym poziomie wykończenia. Standardem staje się już, że deweloperzy w inwestycjach popularnych wykorzystują coraz bogatszą paletę materiałów wykończeniowych. Są to ciepłe, ładne, ekologiczne, naturalne materiały części wspólnych. Używa się drewna, używa się szkła, kamienia. Normą na osiedlach z mieszkaniami popularnymi stała się aranżacja recepcji i korytarzy, w których nie brakuje przestrzeni. Betonową konstrukcję wykończono drewnem i kamieniem. Jedno z wyżej położonych mieszkań zaaranżowano z elegancją miejskiego stylu. Drewniane podłogi, tapety na ścianach i jasne meble nadają wnętrzom lekkości. Na zewnątrz przejścia do kolejnych budynków zapewniają aleje otoczone zaaranżowanym ogrodem. Szczególny nacisk przy projektowaniu osiedla kładliśmy na projekty zieleni części wspólnych i części rekreacyjnych. Powstało tutaj wiele trawników, skalników, a także dwie fontanny. Zaprojektowano różnokolorowe kwiaty, różnokolorową zieleń, tak aby po sobie przekwitała i zawsze było kolorowo. Wewnętrzny dziedziniec pełni funkcję komunikacyjną i rekreacyjną. Wiele ścieżek rekreacyjnych, którymi można spacerować. Przy tych ścieżkach jest bardzo dużo ławeczek. Powstał też bardzo nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Także to wszystko tworzy taki charakter własnego podwórka. Po zakończeniu ostatniego etapu rozbudowy osiedle będzie miało własny, zaaranżowany ogród z lasem i jeziorem gocławskim w tle. Taki układ urbanistyczny będzie łączył zieleń miejskiego parku z budynkami mieszkalnymi, tworząc w ten sposób nowocześnie zagospodarowany fragment tej części Warszawy. Sponsorem magazynu nieruchomości była firma Dom Development, oferująca mieszkania, apartamenty, domy w najlepszych lokalizacjach Warszawy.